poniedziałek 19 lipca dwa związki zawodowe działające w Kuźni Jawor S.A. wszczęły spór zbiorowy z zarządem spółki oraz ogłosiły referendum strajkowe. We wtorek ogłosiły pogotowie strajkowe. Głównym powodem jest brak wynagrodzenia za czerwiec. Najważniejszym punktem w tej sprawie było niewypłacenie wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, które to się przedłużyły do dnia dzisiejszego. Referendum wyszło bardzo dobrze i dzisiaj przystąpiliśmy do ogłoszenia pogotowia strajkowego. Dlatego? Dlatego, że nie wpłynęły do dzisiaj jeszcze... Prezes obiecał, że wczorajszym będą do 15 będą wypłacone wynagrodzenia, no a niestety do chwili obecnej wynagrodzenia nie ma, dlatego żeśmy ogłosili pogotowie strajkowe. Jeżeli chodzi o rozmowy z zarządem spółki odnośnie sporu zbiorowego, dostaliśmy dzisiaj informację, że jutro o godzinie 9 spotykamy się z zarządem. Jutro mija trzeci dzień do podjęcia rozmów odnośnie sporu zbiorowego, także jutro na godzinę 9 spotykamy się z zarządem, no i rozmawiamy. Mamy na to 14 dni, ustawa przewiduje 14 dni od wszczęcia sporu zbiorowego do rozmów, do negocjacji z zarządem spółki. Związkowcy mają żal do właściciela, grupy Gwarant, że nie rozmawia z nimi. Ponad pół roku nie odbyły się żadne rozmowy. Od dłuższego czasu, czyli od tamtego roku, od października, jak się nie mylę, po ostatnim spotkaniu z właścicielem, do dzisiaj nie mamy kontaktu, gdzie prosiliśmy o w grudniu o spotkanie, w styczniu miało się odbyć spotkanie, po prostu, no i telefoniczne rozmowy, też nic nie dało rezultatu żadnego, chcieliśmy się spotkać, porozmawiać o sytuacji, o właśnie o tych zaległościach finansowych, czyli wypłatach wynagrodzeń dla pracowników, do dzisiaj nie mamy żadnej możliwości kontaktu z właścicielem. Nie wiem, czy unika rozmów ze związkami zawodowymi, czy po prostu scedował to wszystko na zarząd spółki. Prezes zarządu Kuźni Jawor S.A. Konrad Mytnik nie chciał wystąpić przed kamerą, tłumacząc się tym, że wszelkie informacje dotyczące Kuźni Jawor otrzymamy od rzecznika prasowego spółki Gwarant w Katowicach. Prezes jest zajęty i prosił o kontaktowanie się z rzecznikiem prasowym Gwaranta, bo takie są procedury. I tak się stało. W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji czytamy. Pracownicy Kuźni Jawor S.A. nie dostali jeszcze wynagrodzenia za czerwiec. Pensje zostaną wypłacone i robimy wszystko, aby było to jak najszybciej, jak to tylko możliwe. Jeżeli chodzi o tak długie opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, to jest to sytuacja chwilowa, ale także wynikająca z ogólnej sytuacji w przemyśle ciężkim, gdzie regulowanie wzajemnych zobowiązań pomiędzy firmami, kontrahentami odbywa się z pewnymi opóźnieniami i one nas także chwilowo dotknęły. Obecnie czekamy na zaległe wypłaty od kontrahentów i na uwolnienie dodatkowych środków. Robimy wszystko, aby uregulować pensje pracowników najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. W środę odbyło się spotkanie związkowców z zarządem. Dzisiaj o godzinie 9.30 doszło do spotkania związków zawodowych w poszerzonych składach z zarządem spółki. Przedstawiliśmy nasze żądania. No i w chwili obecnej jesteśmy w trakcie rozmów i negocjacji. Żądania związkowców nie są wygórowane i mają oni nadzieję na szybkie porozumienie i równie szybkie zakończenie sporu. To jest wypłata wynagrodzeń wraz z odsetkami za miesiąc czerwiec i wypłata, terminowa wypłata następnych wynagrodzeń za następne miesiące pracy plus odsetki za nieterminową wypłatę. Oprócz tego żądamy jeszcze podwyżki wynagrodzeń od miesiąca sierpnia dla całej załogi. I myślę, że dojdziemy do porozumienia w jak najszybszym terminie, żeby to nie przedłużać. Spór zbiorowy można, mówię, prowadzić pół roku i rok czasu, natomiast uważam, że tutaj chodzi nam o to, żeby porozumieć się bardzo szybko z zarządem i żeby ludzie byli szczęśliwi, zadowoleni, że mają wypłaty regularne co miesiąc, i żeby nie doszło do takiej sytuacji, jaka zaistniała w tym momencie. Determinacja ludzi nie zna granic, także naprawdę, jeżeli można jest przekazać dzięki mediom i prosimy naprawdę właścicieli grupy kapitałowej Gwarant o to, żeby się naprawdę nad tym zastanowili, bo ludzie za ciężką pracę powinni dostać płacę, która powinna przyjść na czas, nie zwlekać, nie z dwutygodniowym opóźnieniem i dlatego żądamy jak najszybciej, żeby Gwarant zapłacił ludziom płacę i plus jeszcze do tego odsetki, żeby zapłacić, żeby ludzie nie musieli chodzić po sądach, prosić o to, żeby z odsetkami odsetki wyciągać z zakładu. To jest sprawa Gwaranta. Jak najszybciej prosimy o jak najszybsze naprawdę uregulowanie wypłat.
W rozmowie telefonicznej Katarzyna Strugała z biura prasowego grupy Gwarant zapewniła nas, że na konto Kuźni Jawor S.A. przelane zostało już około 20% należności.